Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenny Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Pani Tereso. Na wieki wieków, amen. Jak słyszycie, drodzy słuchacze, jest ze mną Pani Teresa z Hamburga. Pani Tereso, ściskam Panią serdecznie, bez dystansu, jak to się mówi. I chciałbym tutaj powiedzieć od siebie na samym początku, że czuję się, jakbym stał nad wodospadem Niagara. Z myślą, czy on mnie wciągnie, czy też zostanę na samym brzegu jako dyrygent. No chyba, że ślepy. Ale ślepy niejednokrotnie ma więcej wyczucia niż ten, co operuje wzrokiem. Pani Tereso, mówię to prześmiewczo, bo mam wrażenie, że zaraz mnie pani wchłonie jak plankton. Jakbym powiedział wieloryb plankton. No słyszę, chciałem troszeczkę humoru wnieść do tego. Cały czas, jak jestem akurat z panią, to czuję się troszeczkę zażenowany brakiem wiedzy, przy pani oczywiście, ale jedno mnie pociesza, że nie jestem w osamotnieniu. Tak siebie potrzebujemy z tych odległości. No. A czy pani mnie jeszcze kocha po tych słowach? No jasne, że tak. No bo to wie pan, my jesteśmy Polacy przecież. Pani Tereso. Polak to jest katolik, a katolik ma serce. Tak, pani Tereso. Bo ja potrzebuję tej miłości. Mówię tak szczerze oczywiście. Zarówno od pani Joanny, od Ewy. Przepraszam się, Marku, nie myśl sobie. To jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie inna miłość, jak i pani Iwony, również Alicji. Drodzy słuchacze, ja tej miłości potrzebuję, bo dla mnie ta miłość to jest dawka niebotyczna energii, która pomaga mi pracować. Każdy z nas potrzebuje tego typu właśnie miłości, jak to się mówi, czyli zrozumienia też między innymi. Pani Tereso, jak pani pozwoli, ponieważ wysłała mi pani bardzo dużo materiałów różnych, między innymi w tym dniu, jakże bardzo ważnym, ponieważ będziemy tutaj mówić o Maksymilianie Kolbe, Marii Kolbe. Więc ja, jak pani pozwoli, zanim pani zacznie, bo ja wiem, jak pani zaczyna, pani Tereso, to ja nie wiem, czy pani nie ma butli tlenowej podłączonej do siebie, ponieważ nie robi pani przerwy żadnej. W związku z tym pozwolę sobie na samym początku przynajmniej lekko zabłysnąć. Otóż, to oczywiście od pani Teresy jest, ale idealnie pasuje na początek. Kto modli się mało, otrzymuje mało. Kto modli się dużo, otrzymuje dużo. Kto modli się bardzo dużo, ten staje się świętym. Święty Maksymilian Maria Kolbe. Ale ja bym coś dodał, jak Maksymilian Kolbe pozwoli. Otóż Maksymilian Kolbe zapomniał o jednej rzeczy. Że oprócz modlitwy włożył niebotycznie dużo pracy. Ale niebotycznie. Czyli swój wizerunek nie opierał się tylko i wyłącznie na modleniu, ale na realizacji swoich planów. I tu zwracam uwagę, bo to jest walka, to co on robił. I dodałbym tylko, modlić się trzeba. Tylko przede wszystkim również i walczyć. Tak jak to robi Maksymilian Kolbe. I tu bym dodał. Ale to, jak wiemy, autorzy często pomijają takie rzeczy w stosunku do samych siebie. Pani Tereso, bardzo proszę opisać, bo pani ma największy zbiór, jeśli chodzi o informacje o Maksymilianie Kolbe i mój również jest ulubiony. Maksymilian Kolbe, jak i również Stanisław Staszic. Zapraszam pani Tereso do dyskusji. No, to dzisiaj akurat mamy urodziny. A jak mamy urodziny, ja mam taki zwyczaj prosić tych właśnie, co są już w niebie, co nami się opiekują, co te, żeby po prostu prosić ich o prezenty. Także dzisiaj jest 130. rocznica urodzin Maksymiliana Kolbe. 8 stycznia 1894 roku się urodził. To jest bardzo ważny rok nie tylko dla nas, dla całej historii Polski i dla historii również Kościoła Świętego. Dlatego, że to jest rok, kiedy
Matka Boża, ukazując się nad kościołem Świętego Krzyża w Oświęcimiu, odebrała Żydom kościół Dominikanów, który powstał, fundacja to była Dominikanów, księcia Mieszka z 1282 roku. I tam po prostu urządzono magazyn, Żydzi urządzili magazyn z tego kościoła. I 31 maja w 1894 roku ukazała się Matka Boska, przez co wykupiono ten kościół. Był taki kapłan, którego cudownie uzdrowił już za życia jeszcze święty Jan Bosko. Także on wprowadzili tam do tego kościoła Salezjanów. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że w tym czasie ksiądz Maksymilian miał 5 miesięcy. Także to jest tak na początek roku właśnie, że pierwsze to jest jego urodziny wypadały właśnie w tym roku, kiedy Matka Boska odebrała Żydom kościół Świętego Krzyża klasztoru Dominikanów w Oświęcimiu. Także te dalsze losy są potem, to więcej się łączy, ale nasz Maksymilian Kolbe miał niezwykłą matkę. I ta matka, Marianna Kolbe, ona się urodziła w 1870 roku. I to jest też ważne, że ona do 33 lata była rezydentką w klasztorze Felicjanek, bardzo ważnej dzielnicy, przy kościele, najstarszym kościele Bożego Miłosierdzia w Krakowie na Smoleńsku. To jest kościół ku czci Bożego Miłosierdzia, powstał w 1550 roku. To jest czas, kiedy studiował nasz jezuita Piotr Skarga. Bo to chciałabym zaznaczyć, dlatego że mam duże takie znaki zapytania do tego towarzystwa Piotra Skargi, bo dla mnie oni niestety nie przekazują prawdy. A pierwsza prawda, to jest najważniejsza prawda, że Jezus Miłosierny ukazał się w Krakowie 13 grudnia w 1707 roku. Jest to było u reformatów w Krakowie na ulicy Reformackiej. I dla tych reformatów moi dziadkowie drukowali brewiarze w drukarni Róż Świętej Teresy. Potem tam powstała kaplica 13 grudnia w 1901 roku. I to jest pierwsze objawienie się Jezusa Miłosiernego w Polsce, w Krakowie. To jest kopia obrazu Jezusa Miłosiernego, tak zwane Misericordia, właśnie z tego kościoła Bożego ku czci Bożego Miłosierdzia. I to jest ulica, która łączy, znaczy, którą się idzie do klasztoru Franciszkanów. I tam jest od razu Uniwersytet Jagielloński. Pani Tereso, przepraszam najmocniej. Tutaj mam Maksymiliana Kolbę z Matką Boską w tle i z koroną w ręku, w dłoni, a pod spodem jest pani. Czy to nie jest czasami matka Maksymiliana Kolbę i poniżej jest Maksymilian Kolbę? O, to nie widzę teraz tego zdjęcia, ale to na pewno jest jego mama. Ona jest w takim kapeluszu, bym powiedział. To jest jego mama. Dlaczego? Ale co jeszcze jest ważne? Tak. Dlaczego o to pytam? Ponieważ zrobiła pani tutaj wiele zdjęć i ona jest pomiędzy Maksymilianem Kolbe z Matką Boską i poniżej, między właśnie swoją matką. Tak przynajmniej wywnioskowałem. Tak, tak. Bo ta mama, właśnie mówię, że ona 33 lata była rezydentką u Felicjanek i ona pomagała mu w rozprowadzaniu Rycerza Niepokalanej. I co jest bardzo ważne, tam jest, nie wiem czy pan ma ten filmik, bo w ogóle ten filmik umieściłam, bo to jest mi moje strony i wszystko to mi pokasowali dawno, no bo to nie takie treści, nie? Ale jest bardzo ważne zdjęcie, bo ja się dowiedziałam to od franciszkanina. Jak byłam w tym kościele franciszkanów, to jest bardzo ważny kościół, który powstał w 1257 roku i w fundacji tego kościoła pomagał biskup Bruno Schauenburg z Hamburga. To też jest bardzo ważne, bo on założył Branicę. To był taki biskup, który pośredniczył między władcami z Hamburga, na przykład Hamburg, z Hamburga i z Lübecki
Niemcy budowali Tczew, a w Tczewie Tczew budował książę, ojej, to był pradziadek polskiej królowej, także że po takiej zwycięskiej bitwie tutaj przy Hamburgu w 1227 roku te rodziny różnych władców Danii, Polski, co się łączyły. Także to jest też, właśnie mówię, ten, bo o tym się nie mówi właśnie, kiedy powstał ten kościół franciszkanów, co Maksymilian Kolbe był. I to jest takie ważne, dlatego że tam Matka Boska, tam jest właśnie jest filmik, figura Matki Boskiej, pod którą 9 stycznia, czyli rok po swoich urodzinach, w 1922 roku Maksymilian Kolbe otrzymał kopertę z pieniędzmi na Rycerza Niepokalanej. Także to jest ważne. I w ogóle dla mnie Maksymilian Kolbe i w Japonii jak był i to wszystko, to wszystko mu załatwiała Matka Boska. Jest bardzo dużo filmów, ale nie ma prawdy. I tutaj był taki reżyser, a w ogóle to ciekawe, bo się urodził na Żoliborzu. Ten reżyser właśnie kręcił film o Maksymilianie Kolbe, ale no, pewne rzeczy, ta matka, że mieszkała u Felicjanek, to jest Smoleńsk 6, a vis-a-vis, naprzeciwko tego kościoła Felicjanek, Niepokalanej Matki Boskiej, tam jest wieczna adoracja, to urodziła się i mieszkała mama Karola Wojtyły, czyli Emilia Kaczorowska. I też nakręciłam taki filmik bardzo ciekawy, bo w 2000, bo jak ja pielgrzymuję po mieście moich dziadków, bo tam mieli drukarnię, tam urodziła się moja ciocia, także tam wydał mój na ulicy Świętego Krzyża 7, dokładnie 17 sierpnia 1908 roku mój dziadek Stanisław wydał mapę Polski za czasów panowania Sobieskiego, wielkopomnego obrońcy Niemców przed skurczeniem. Taki jest właśnie tytuł tego, bo to były czasy, kiedy był zabroniony język polski. I tam są ci wszyscy, którzy właśnie byli na tym całym zebraniu, co właśnie zabroniono język polski. I co ciekawe, jak można zobaczyć, jego śladami chodził Lenin, bo to było 17, to był 1908 rok, a w 1914 roku właśnie na ulicy Świętego Krzyża 7, zaraz chyba to było, no ale tam pisze w internecie, jest opisane to, chyba 21 marca Lenin przemawiał do robotników. I co jest bardzo, bardzo istotne, że w ogóle cała ta sytuacja, która teraz my jesteśmy, jest oparta na Solidarności, która powstała w Moskwie w 1913 roku. Dokładnie 16 czerwca, nie wiem, czy to jest połączone z tym, że 16 czerwca w 1846 roku zaczął swój pontyfikat papież Pius IX, to był papież, król Polaków w Rzymie. Jego sekretarzem był niezwykle ważny też na nasze czasy kardynał Czacki, kardynał Włodzimierz Czacki, który był z Porycka, tam gdzie zaczęła się ta rzeźba mińska, ale on to był wuj Czackiej, tej Róży Czackiej, która w Laskach po prostu zaczęła swoją działalność. Pomagał jej taki człowiek, Antoni Marylski, który był przyjacielem Karola Wojty, no, Stefana Wyszyńskiego. I Wyszyński zaczął tam swoją działalność właśnie w Laskach razem z tym Marylskim, który był też, trzeba wiedzieć, on miał łączność z kuzynem, Stefana Wyszyńskiego, czyli Andrzejem Wyszyńskim, największym przestępcą. Nie można powiedzieć, że Stalin był, że Lenin był, tylko Andrzej Wyszyński. On zaczął swoją działalność od tej Solidarności w Moskwie i trzeba wiedzieć, że w tym czasie zaczął swoją działalność słynny Adolf. Adolf zaczął swoją działalność w Monachium. Dokładnie dzień nawet powiem, bo to jest wszystko zapisane, to było nawet na wystawach w Monachium,
tylko jeżeli ja po prostu cokolwiek z tych rzeczy, co jest prawdą, co jest faktem i co było przekazane wszystkim, umieszczam w internecie, od razu mi się strony zamyka i się wykańcza. I tutaj jest, że 25 maja 1913 roku, malując przepiękne obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, mówiąc o Bożej opatrzności, zaczął swoją działalność słynny Adolf. Słynny Adolf, to jest właśnie ciekawe, że to były akurat urodziny ojca Pio. I to były urodziny, jeszcze nie był kapłanem, Bronisława Komorowskiego, świętego księdza, króla Polonii w Gdańsku. I nie można powiedzieć, że, bo już w 2000 roku stanął pomnik w Gdańsku, we Wrzeszczu, jest plac Komorowskiego i właśnie ten pomnik, to ciekawe jest, poświęcił no, ten słynny aktor, bo teraz będzie znowu jego 5. rocznica, jak on z gwiazdką do nieba Owsiaka poleciał i był taki słynny pogrzeb jego 19 stycznia w 2019 roku, czyli słynny Paweł Adamowicz. Paweł Adamowicz był również tutaj w Hamburgu, był tutaj w Hamburgu w ratuszu i otwierał wystawę właśnie ich solidarności, bo ja kiedyś właśnie ja, Boża Opatrzność mi dała pracę jako fotograf w największym muzeum w Hamburgu, tam pracowałam 33 lata i w 1990 roku, jak przyszedł taki grafik i mówił o grafice Solidarności, miała być wystawa, ponieważ ja jestem świadkiem pierwsze zdjęcia Solidarności. Ja miałam zakład Fotomaria przy Kościele Serca Jezusa w Gdańsku, w Rzeszczu. Ja właśnie w nocy przyszli do mnie, bo każdy chciał wiedzieć, jak wygląda Wałęsa, jak oni wszyscy wyglądają. Tylko było pozwolenie dla fotografa z Norwegii, który robił te zdjęcia bez błysku na bardzo wysokim, czułym filmie. Te zdjęcia ja fotografowałam i potem w negatywach te zdjęcia się przemycało na zagranicę. Ale ja nie wiedziałam, że oni odtworzyli moskiewską Solidarność. Bo moskiewska Solidarność to było 60 zakładów w 1913 roku powstały. Już zaczęło się właśnie, no, czy Adolf zaczął być promowany. No i zaczęło się właśnie, to był jeszcze za pontyfikatu Piusa X, czyli polskiego papieża. Pani Tereso, mam pytanie. Mam pytanie. Czy chce Pani, bo być może się mylę, ale mam takie wrażenie, że sugeruje Pani, że kontakty Wyszyńskiego były również z Adolfem? Oczywiście, bo to oni wszyscy działali razem i trzeba jedno wiedzieć. Na 17 grudnia 1911 roku polski papież Pius X wyświęcił na biskupa Krakowa Adama Sapiehę, który wcześniej był jego sekretarzem. Mm-hmm. I niech pan zobaczy, 25 lat potem urodził się słynny przestępca, czyli tak zwany dzisiejszy Franciszek. I to było 25 lat potem, 17 grudnia 1936 roku. I siostra Faustyna widziała jego, miała straszne bóle, miała straszne cierpienia za bardzo złych księży. I tutaj jest, że w tym roku, na pewno wszyscy wiedzą, bo to było w internecie, że po prostu tam w Argentynie, gdzie on był, że po prostu piorun odstrzelił i klucze świętego Piotra i tą aureolę świętego Piotra właśnie 17 grudnia w tym roku. I tutaj w zeszłym roku. I to jest też ważne, że on, jak on przyszedł tutaj, już na niego czekała w 2013 roku. Proszę zobaczyć, to jest akurat stulecie, kiedy zwołał bardzo dużo. Polacy byli u Piusa X, bo to było akurat jakaś rocznica i oni się tam spotkali. I tutaj jest najważniejsza taka wiadomość. Pius X, czyli polski papież, on był zapowiedziany 3 maja 1863 roku jako w Przemyślu księdzu Markiewiczowi, Bronisławowi Markiewiczowi, który zapowiedział właśnie, że będzie polski papież. I to się uiściło 40 lat potem. I
tutaj jest ważne również, że 3 maja w 1943 roku ukazała się Matka Boska w Siekierkach w Warszawie. To było zapowiedziane objawienie i znowu takie można powiedzieć łączności, że 28 kwietnia 1943 roku w Berlinie został zgilotynowany nasz dziadek za pomoc francuskiemu więźniowi podczas wojny po domu Chleb koło Torunia. Dostał karę śmierci 12 lutego w 1943 roku w imieniu narodu niemieckiego i to był dzień, kiedy ogłoszono jakąś ten rozkaz ogłosił wyniki jakiejś konferencji pokojowej. Ale to jest jeszcze ważne. Dlaczego 12 lutego jest taki ważny? Dlatego, że 12 lutego w 1936 roku do Warszawy przybył prawnik, czyli Hans Frank. Hans Frank był zaproszony przez Zola, który był prawnikiem, którego potem zwolnił, który teraz właśnie wnuk Zola, słynny od nagrody, dostaje, był w tym całym komitecie Nie lękajcie się, co budowali ten kościół Jana Pawła II, który konsekrowali, proszę zobaczyć kiedy, 23 czerwca w 2013 roku, tego samego dnia, 50. rocznicę święceń kapłańskich na Wawelu obchodziło 43, w tym trzech muszkieterów Jana Pawła II, bo 23 czerwca w 1963 roku, czyli jak zaczął papieżować Paweł VI, a jedno jest bardzo ważne, że Paweł VI był w Polsce już w 1923 roku, kiedy zakładali właśnie te laski i on był 10 miesięcy chyba w Polsce, że ten człowiek nie ma żadnego dowodu, że święty teraz, Paweł VI, że on miał chrzest. Nie ma żadnego dowodu, nikt nie może znaleźć jego świadectwa chrztu. Także to wszystko było przygotowane wtedy do puczu monachijskiego, który się odbył przed kościołem Tatinów, tam gdzie właśnie zaczął swoją karierę Adolf 25 maja w 1913 roku. I co jest jeszcze najważniejszą wiadomością z tego wszystkiego, że 13 grudnia w 1913 roku do Krakowa na ulicę Szewską przybyli wszyscy organizatorzy tego całej rewolucji, która trwa do dnia dzisiejszego, czyli Adolf, czyli Wyszyński, czyli no, ten Andrzej, nie? Bo dopiero w 13 roku no, to Stefan został bierzmowany przez świętego biskupa, arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, który się urodził w dniu objawienia się Matki Boskiej w Lourdes i który w potworny sposób został zlikwidowany 28 maja 1941 roku, kiedy do Oświęcimia planowo, według planu Andrzeja Wyszyńskiego, przywieziono 303 Polaków, wśród nich był święty Maksymilian Kolbe. I tutaj jest ważne, że już była wyznaczona data, kiedy zostanie zlikwidowany. On była wyznaczona data na 14 sierpnia 1941 roku. Proszę zobaczyć, co się dzieje 14 sierpnia 1941 roku. Tego dnia podpisano kartę atlantycką. Karta atlantycka jest podstawą do NATO. Czyli pani Tereso, czyli mówiąc krótko, oni cały czas posługują się symboliką. Tak, oczywiście. Cały czas, bo to należy ludziom zwrócić uwagę, że te daty nie są przypadkowe. Tego jest mnóstwo. Nie. A proszę mi powiedzieć, pani Tereso, póki złapałem możliwość wejścia, a mianowicie, sądząc również z tego okresu, mówię tu przedwojennego, to jest takie moje stwierdzenie, że z pewnością Andrzej Wyszyński również dobrze znał Piłsudskiego Wendelmana. Oczywiście, że oni razem działali, ale nie tylko z nim. On działał z
z Piusem XI, bo Pius XI, on zaczął papieżować od 1922 roku, ale on był w Polsce nuncjuszem papieskim. W 1918 roku on był wyświęcony na biskupa w Warszawie, a jeden z biskupów był nasz święty Józef Pelczar. Józef Pelczar w tym roku będzie stulecie jego śmierci, ale będzie w tym roku stulecie urodzin kuzyna Piusa X, czyli świętego księdza Leopolda Moczygęby, który razem, to jest jego pomnik, jest w Płużnicy Wielkiej, bo w Płużnicy Wielkiej on się urodził i on sprowadził do Ameryki, on wcześniej był jako franciszkanin niemiecki Moczygęba, to znaczy on był 9 lat starszy od swojego kuzyna właśnie Sarto i on sprowadził do Ameryki 150 swoich krewnych i 24 grudnia w 1854 roku w Teksasie powstało osiedle polskie Panna Maria. Pani Tereso, pozwoli Pani, że powrócę do jednego wątku bardzo ważnego, ponieważ nie bez kozery tu poruszyłem Piłsudskiego Wendelmana. A mianowicie, ja mam takie spostrzeżenie, również poprzez te koligacje, znaczy koligacje, znajomości bym powiedział, a tym samym śmiem twierdzić dyrektywy, bo to nie trudno się domyśleć, doszedłem do wniosku, że posunięcie Piłsudskiego Wendelmana, który wstrzymał drugi atak Błękitnej Armii Hallera, domieszką, jak ja to mówię, Armii Białej, bo była oczywiście, gdzie w pierwszym rzucie pokonali to, ten cud nad Wisłą i to zdecydowanie, mieli kontynuować i wtedy właśnie Piłsudski się pojawił, który to wstrzymał. Śmiem twierdzić, że to wstrzymanie, nie dość, że kosztowało wymordowanie na Wileńszczyźnie ponad 500 000 Polaków, to jeszcze, bo to był odwet, to jeszcze dodatkowo, uważam, że przez ten manewr my mamy, znaczy mieliśmy właśnie po II wojnie światowej, no bo to wiadomo, sanacja zniszczyła Endecję. A tym samym, mówię tutaj oczywiście w maju, tak, 25 roku, jak pamiętam, to się stało, a następstwa tego wszystkiego, łącznie właśnie z tym cudem nad Wisłą, uważam, że zaowocowały poprzez fakt, że mieliśmy po 1945 roku NKWD w Polsce praktycznie do 1958 roku. Praktycznie, prawda? To są też efekty działania Piłsudskiego Wendelmana, oczywiście, będąc pionkiem na zlecenie takich ludzi jak Andrzej Wyszyński. Czy pani by się zgodziła z tym ze mną? Halo? A coś to się stało? No przecież nic nie naciskałem. A coś się stało, pani Tereso? Nagle połączenia nie było. To ja tylko krótko nakreślę, bo chodzi mi o to, że to wstrzymanie ataku powtórnego przez Piłsudskiego Wendelmana po 20 roku uważam, że też zaowocowało tym stanem państwa polskiego po II wojnie światowej. Ja bym śmiał twierdzić, że też nie wiadomo, czy by w ogóle tak łatwo doszło do tej II wojny światowej, ale jeżeli już, dlaczego? Ponieważ uważam, że to można powiązać również z tym bolszewizmem, który się stworzył. Tak, myślę, pani Tereso, że ta postać Piłsudski Zelman jest to postać, która absolutnie, będąc oczywiście w rękach przypuszczalnie Andrzeja Wyszyńskiego, zrealizował plany na przyszłość, między innymi, co skutkowało nie tylko tym stanem w Polsce, ale i również wcześniej tą rewolucją bolszewicką. Co pani o tym uważa? Tak, jak najbardziej.
Jak najbardziej, dlatego że Matka Boska pokazała się w Moskwie, w Komenskoje, dokładnie 2 marca 1917 roku, jako Matka Boska Wszechwładna. Był to dzień abdykacji, przymuszonej abdykacji cara, którego potem już przeznaczyli na likwidację. Ale jeszcze w tym czasie, w 1920 roku, 21 roku, nasz słynny Bierut razem z Wyszyńskim zaczęli budować osiedle Żaliborz. Trzeba wiedzieć, że celem tego osiedla było kształcenie kadry dla Powstania Warszawskiego, bo Powstanie Warszawskie było zaplanowane do eksodus Polaków. I tutaj jest to, o czym się nie wspomina, bo to jest bardzo ważne, że 31 sierpnia w 1944 roku, bo ten 44 rok to trzeba wiedzieć, że była likwidacja inteligencji, wszystko już niby powstawało państwo polskie, to zbrodnia Monte Cassino można pokazać, kto była zaplanowana i nawet mieli zaplanowanych dziennikarzy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale wcześniej 10 lutego w 1944 roku oni wiedzieli, że przecież Amerykanie jak zaczęli przejęli Włochy w styczniu, to zaczęli mordować Włochów, bombardować i ostatni nasz wspaniały papież Pius XII, on otworzył drzwi do Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, on przyjął, nie wiem, czy 16 tysięcy, czy więcej kobiet i dzieci. Tam się dużo dzieci porodziło, one się nazywają Eugenio. I ten klasztor, oni wiedzieli, że Castel Gandolfo są tylko kobiety i dzieci. I po barbarzyńsku bombardowali ten klasztor dokładnie 10 lutego 1944 roku. Wyginęło ponad 500 kobiet i dzieci. To są tragedie i po tym jak się widzi tych dwóch z białych sutannach, jak się kłaniają w Castel Gandolfo, no to niedobrze się robi, bo to wszystko jest teatr. I druga sprawa jest, że tego dnia, 10, bo to jest świętej scholastyki, 10 lutego w 1944 roku w Warszawie zamordowano, nie wiem, czy 160, czy więcej Polaków, ale w klasztorze Sakramentek jedna z sióstr miała widzenie Jezusa, dostała odwagę, żeby ofiarować się za Polskę, że Polska nie jest ani, będzie ani biała, ani czerwona, tylko Chrystusowa. I ta ofiara była 31 sierpnia 1944 roku. Zginęło 35 sióstr, zginęło ponad 4 kapłanów i zginęło ponad 1000 warszawiaków. 9 sióstr, które się uratowały, one potem były w Staniątkach. Były w Staniątkach, tam jest duży pierwszy klasztor w Polsce, ale co ciekawe, że właśnie w urodziny Wyszyńskiego, bo oni tak właśnie zrobili, go aresztowali niby i tego 3 sierpnia w 1954 roku jeszcze żył jego kuzyn w Ameryce, w Nowym Jorku, bo go potem otruli, ale że po prostu tego dnia, bo to dla mnie jest niesamowite, jak oni to wszystko sobie pięknie planują, nie? Tego samego dnia w Moskwie, co była ta tragedia tych sakramentek, co oddały się w ofierze, w Moskwie Andrzej Wyszyński wydał dekret o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich. Wedle tego dekretu likwidowało się i ten dekret jest dalej do dnia dzisiejszego, bo to użyto właśnie o tym Jedwabnym. Mamy takiego wspaniałego dziennikarza śledczego, który, pana Sumińskiego, który pierw gloryfikował Jana Marię Rokitę i tutaj nagle on przeciwnik i tutaj był tutaj na występach swoich w Hamburgu, mówiąc o Bronisławie Komorowskim, swoim przyjacielu, Bronisławie Marii Komorowskim, nie? Ten, który był prezydentem, właśnie o Komorowskim z nim miał wywiady, jaki to jest cyrk, przecież tam jeszcze wtedy był. I to dokładnie, jak ja się go spytałam, czy on wie o tym Bronisławie Komorowskim, tym świętym księdzu, który został zlikwidowany, 66 kapłanów, zlikwidowany został 22 marca 1940 roku w Szczudhofie. I trzeba wiedzieć jeszcze jedno, że był przy tym dziadek Tuska, bo dziadek Tuska był zastępcą komendanta w Szczudhofie i w Neue Gamme, Józef Tusk, który się urodził w dniu tym
22 marca w 1907 roku, kiedy urodziła się siostra Lucja, która miała wizję właśnie w Fatimie. Dlatego też dziadek Tuska został zwolniony ze Stutthofu. A dlaczego, dlaczego nigdy Tusk nie był w Stutthofie tutaj w Hamburgu? To ten obóz otworzyli 13 grudnia w 1938 roku. Się nic nie wspomina o tym, prawda? Także tak. To jest właśnie ciekawe, że były trzy bomby, wybuchły w Brukseli 22 marca w 1916 roku. Był tam oczywiście nasz bohater Tusk, który szedł składać ofiarom kwiaty w trampkach na sportową. A dzień wcześniej w Gdańsku na lotnisku Wolacji, ja myślałam, że to jest niemożliwe, bo był taki kongres Chrystusa Króla, na którym był w Gdańsku, dokładnie 18 czerwca 2016 roku. I tam był Pani Tereso, bo widzi Pani tak, Pani to mówiła, że w trampkach. Nic dziwnego, to są zaszłości, jak to się mówi, jego przyzwyczajenia, bo przypominam, jako ten pseudostudent, on należał do takiej grupy hipisowskiej. Tuska. Gdzie... Tak, ale niech Pan zobaczy, że to była uczczenie rocznicy likwidacji Bronisława Komorowskiego, 66 Polaków w Szutkowie. Tak. I to właśnie wybuchły trzy bombki, ale dzień wcześniej, tak oni zaczynali rok miłosierdzia, nie? I teraz dzień wcześniej, 21 marca w 2016 roku, ja się właśnie dowiedziałam na tym kongresie Chrystusa Króla w Gdańsku, o tym, że jest coś takiego, no ja mówię, to jest niemożliwe, że na lotnisku w Ołęcy Głódź poświęcił obraz Ostatniej Wieczerzy. Myśmy pojechali na to jako świadkowie i zobaczyliśmy olbrzymi obraz, na tym lotnisku w Ołęcy, olbrzymi obraz przedstawiający Lożę Masońską Gwiazdy Morza z Gdańska. I to właśnie było 21 marca 2016 roku, w rocznicę Wielkiego Czwartku w Stutthofie, gdzie mamy świadectwa właśnie o tym jak to wszystko wyglądało. Nie? Pani Tereso, muszę tylko tutaj jeszcze jedną rzecz poruszyć, a propos właśnie Piłsudskiego, Wezelmana, bo wie Pani, zaraz po rewolucji bolszewickiej, tak jak już wspominałem, to uważam, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że dużą rolę właśnie odegrał tutaj Wyszyński, Andrzej oczywiście, w ukierunkowaniu Piłsudskiego, Wezelmana. To jest moje zdanie, ponieważ to wszystko, co się działo później w Rosji, jak i również w Polsce, no to są jego działania przede wszystkim tak, i rezultat tych działań. Jego tak. Bo Pani Tereso, tak, przypuśćmy, że nie byłoby Wyszyńskiego, Andrzeja. I tym samym uważam, że Piłsudski nie miałby na tyle siły, to jest moje zdanie, nie miałby na tyle siły i wsparcia zaraz po tej rewolucji bolszewickiej, a tym samym oczywiście tej władzy, jaką oni objęli, mówię tutaj oczywiście o niewydrapanych i tym samym lider tego wszystkiego, czyli Andrzej Wyszyński. Czyli mówiąc krótko, sanacja i biorąc pod uwagę rewolucję bolszewicką, to są dwie rzeczy, które można w pewnym stopniu połączyć. Dlaczego? Ponieważ ta rewolucja bolszewicka wykreowała dla mnie Piłsudskiego, czyli sanację. No tak. Ale to jest wszystko łączność, właśnie te laski to były takim ośrodkiem, gdzie oni się wszyscy spotykali. Mm-hmm, tak. Że tam była Westrygerowa, a Westrygerowa była w Paryżu, kiedy ten Antoni Maryński był ambasadorem w Paryżu. Mm-hmm. Także to też jest, poza tym, jedno co mnie zaszokowało, bo tego nie przypuszczałam, że w 1978 roku Wyszyński razem z Wojtyłą przed jego królowaniem on po prostu robili czystkę wśród Wyszyńskich, bo było dwóch kapłanów, Bolesławów Wyszyńskich, dwóch było w Dachau, jeden został tam zamordowany. Ale to jest przypadek nazwiska. No tak. To jest przypadek nazwisk, to nie ma nic wspólnego z tym Wyszyńskim. Tak,
Dokładnie. Nie, 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 nie. I ten jeden święty kapłan, Bolesław Wyszyński z Dachau, on był rektorem seminarium polskiego w Rzymie. W maju przyszli dwóch, a zresztą Wyszyński, jak on obejmował swoje stanowisko w 65 roku, no to przemawiał Wojtyła na tym jako rektora go widział. Ale potem powiedziano właśnie w maju 78 roku, powiedziano, że to jest agent, ten właśnie Bolesław Wyszyński, odesłano go do Poznania, bo on się urodził w Poznaniu w 1910 roku, jako agenta, nie? No, żeby po prostu na jedno miejsce dano Michalika. Michalik, jak był przewodniczącym Episkopatu Polski, dostał ode mnie bardzo wiele listów poleconych z Hamburga, że promuje się to okultyzm, bo ja sprowadzałam księgę egzorcystę w 99 roku, bo ponieważ mój tata był apostołem Bożego Miłosierdzia, a tutaj było miłosierdzie jakieś dziwne i nie w prawdzie, i no, takie połączenia, to błagałam, prosiłam z faktami, żeby po prostu zaprzestać to promocji takiego miłosierdzia. No nie dostałam na żadną odpowiedź. W 2011 roku zobaczyłam, że w Przemyślu, tam gdzie Anioł Polski się pokazał, że w Przemyślu Piłsudski, ten Michalik dziękował Żydom za religię Holokaustu, bo budzą sumienie świata, a przy nim był Żyd z Hamburga, rabin Edgar Glück, który się urodził w Hamburgu, był rówieśnikiem Franciszka, jest rówieśnikiem Franciszka. I tutaj razem z Franciszkiem był w kościele, takim bardzo ważnym kościele świętego Józefa, już 12 października w 1986 roku. Mówiąc o męczennikach z Lübeck, bo męczennicy z Lübeck to była podstawa tej religii, co jest teraz. 10 listopada 1943 roku w Hamburgu zorganizowano trzech kapłanów i pastora, żeby krew spłynęła razem. A tego dnia wyszły już dzienniki w Polsce, po polsku. Marlene Ziegler'a i tam kilka takich dzienników, gdzie opisują 10 listopada 1943 roku, że Amerykanie bombardowali 5 listopada, bombardowali Watykan. I ile zranionych i w ogóle to wszystko jest opisane, że zraniony był kardynał Hlond. To są właśnie tego dnia, jak ja dałam to do internetu, no to mi to wszystko skasowali, że to jest przeciwko covidowym przepisom. Tak. Pani Tereso. Ale co jeszcze? Tak. Zanim przejdziemy... Ale co jeszcze tego dnia? Przepraszam, przepraszam tego dnia, co się stało w Polsce. 10 listopada w 1943 roku Kasztorzyk Sakramentek, to jest Fundacja Sobieskiej za zwycięstwo pod Wiedniem, jedna z sióstr, Teresa, nie, Katarzyna od Wszystkich Świętych, miała śluby wieczyste. I do niej 6 stycznia w 1944 roku przyszedł Jezus i prosił, żeby ona oddała się za, bo to jest opisane w książce Ofiara Krwi, którą chciałam przekazać na fatimskim spotkaniu w Pałacu Kultury, dokładnie 527 lat ich planu, czyli 12 października 2019 roku. Był tam Sztelin, nikogo to nie interesowało. Ta cała banda, mówię, to była też tam, także to jest trochę inna Fatima. Także oni mają dobrze opracowane plany i tak jak pan mówi, że 527, no w ogóle z tymi liczbami również, nie? To jest takie połączenia, niech pan zobaczy, jak to było ładnie zorganizowane, rzeź wołyńska. Dlaczego 11 lipca w 1943 roku akurat było 99 miejscowości i z Poryckiem, tam gdzie był ten kardynał Czacki, gdzie się urodził, nie? Było zaatakowane. Niech pan zobaczy, kiedy powstał rząd Suchocki. 11 lipca w 1992 roku. Dlaczego to jest ważny rok? Dlatego, że tego roku, 25 marca 1992 roku, Jan Paweł II zlikwidował wszystkie struktury kościelne, które powstały 29 sierpnia 1000 w 243 roku, bo po
prostu, dlatego też było bombardowanie Rzymu, bombardowanie Hamburga w 1943 roku, bo to było 700 lat diecezji chełmińskiej. Mhm. I pierwsze to, o czym się nie mówi, diecezja chełmińska, pierwszy było zlikwidowany 25 kapłanów 20 października 1939 roku. To byli profesorowie mojego ojca, nawet mam z nimi zdjęcie mojego taty, jak siedzi wśród nich, bo kończy Marianów w Pekinie. I tego dnia ostatni papież, Pius XII, wydał encyklikę Polska Zmartwychwstanie. I o tym się też nic nie mówi. I jak w 2014 roku było stulecie święceń kapłańskich biskupa, księdza Bronisława Komorowskiego, ja po prostu byłam zdenerwowana, bo tam jest seminarium duchowny i nikt nie wiedział o tym, w ogóle nie było żadnego wspomnienia, więc zadzwoniłam do Pelplina, no był taki cyniczny kuzyn tego biskupa Kasyny, już nie żyje, nie? Ale jak pojechałam w 2014 roku, 1 maja była w 2014 roku w Pelplinie, to na grobie biskupa Rosentretera, który wyświęcił tego księdza Bronisława Komorowskiego, był olbrzymi bukiet kwiatów Bronisław Komorowski, bo on 29 kwietnia w 2014 roku z Pelplina zrobili pomnik historii. Bo tak jak właśnie nam to wszystko przyjmowali, to są wtedy dają pomniki historii, nie? I zmieniają prawdę. Mhm. I tutaj jest takie, można to zobaczyć, nasza dyskusja tutaj w Hamburgu, dokładnie 5 lipca w 2015 roku, kiedy był pan specjalista, dziennikarz śledczy i właśnie była rozmowa o Bronisławie Komorowskim. Mnie bardzo przeszkadzano, żeby nic nie powiedziała i jak on reagował. On biedny, on nic nie wie, on nic nie jest biedny, świadomy, nie? Nieświadomi oni są wszyscy. Także, że mówię i to pod stronie warszawskiej jest to jedno, nie? Że 31 sierpnia w 1944 roku, bo otworzyli 6 sierpnia obóz w Pruszkowie. Czyli ten Exodus 44, który był zaplanowany już w 20 latach na Żoliborzu. I wie pan, to jest tak, że tutaj do Hamburga przybyły warszawianki z tego obozu. Tutaj do obozu, akurat na tej dzielnicy, gdzie ja mieszkam, jest tak, chyba pani Jasińska, jest nawet jej świadectwo bo jest taki gułak chyba 44, o tym obozie w Pruszkowie, jest jej świadectwo, jak ona tutaj jak bombardowali, jak oni mogli skorzystać z kościoła. I trzeba wiedzieć, że koło Hamburga było 15 obozów koncentracyjnych, które założyli w 1933 roku, gdzie było bardzo Niemców, potem większość tych rodzin zostało zamordowanych w Kraśnicy, ale w 1939 roku, ale tutaj w jednym z tych obozów umieszczono 1750 warszawianek. Tam powstało polskie miasto, wysiedli tysiące rodzin niemieckich i powstało polskie miasto Lwów. Ale przyjechał Komorowski i zmienili Bór Komorowski, nie? Czyli zmienili to nazwę na Maczków i przez 3 lata mieszkało ponad 50 tysięcy Polaków. Były szkoły polskie, język polski to było, a te wszystkie akta poszły w 2003 do akt nowych, które otworzył Piłsudski razem z Wasileckim 7 lutego w 1919 roku w Warszawie. Także to wszystko się kasuje, ale to nie tylko tutaj. To jest jeszcze koło Lineburga. Wysiedlili wszystkich Niemców i 5 tysięcy Polaków tam zamieszkało. Pani Tereso. To jest miejscowość Bardowik. Także tutaj mówię, że to są pewne sprawy, że po wojnie było tutaj ponad 500 000 Polaków. Mm-hmm. Było 60 kapłanów, 9 kapłanów z Dachau, a jeden z kapłanów, który się urodził w Hamburgu 7 lutego w 1913 roku, wychowywał się w Ostrowie Wielkopolskim, potem przeszedł cały Dachau, potem był tutaj w Hamburgu i on pisał świadectwo, wyjechał stąd 8 września w 1946 roku, kiedy całą Polskę zawierzono z Częstochowy nieukalanemu sercu Maryi, to zrobił chląd. On pisał, że potworne jest, jak Anglicy skazują Polaków na karę śmierci. On odprowadzał tutaj tych pierwszych spowiedź miał, potem odprowadzał ich na cmentarz. No, on się sam postawił chyba ponad 500 krzyży, ten ksiądz Józef Woźniak, który potem był
Turcach. Jak ja pierwszy raz w faktuarium w Turcach, bo trzeba wiedzieć, że Turcy to była własność królowej Katarzyny Opalińskiej Leszczyńskiej. Pani Tereso, Matka Polska, uważa, no. Przechodzimy do pani dziadka, absolutnie. No właśnie. I teraz pozwoli pani, że zanim to zrobię, to chciałbym tylko takie zadać pytanie. Nie musi pani mi na nie odpowiedzieć. No to są takie moje doznania. Biorę to na klatę. Czy według pani, pana Woźnickiego można zaliczyć do ludzi Gądeckiego? Tak. Teraz po moim doświadczeniu wiem, że tak. Mm-hmm. Dlatego, że ja do pana, do księdza Woźnickiego pielgrzymowałam z Dachau. Po profanacji Eucharystii w Karmelu Krwi Chrystusa, dokładnie to był dzień 28 kwietnia 2019 roku. Ale proszę zobaczyć, co jest w internecie, że tego dnia na Bielana w kościele Dektensa, kapłana zamordowanego w Dachau 10 sierpnia w 1942 roku, była profanacja Eucharystii, że baby rozdawały komunię, jakie cyrki, zresztą ten ksiądz cyrkowiec, on tą kalinkę też zaczął, bo trzeba wiedzieć, że jak zaczęło się ten 24 lutego w 2022 roku, ja tutaj specjalnie poszłam do ratusza w Hamburgu, no i to miała być 666 uczta świętego Macieja w tym ratuszu, gdzie wcześniej Tłust występował i Komorowski występował z tymi wszystkimi burmistrzami. I zaczęło się to, co się zaczęło, nie? Bo to wszystko było zaplanowane. Pani Tereso. Panu powiem, co jest bardzo istotne. Panu powiem, bo teraz ja wiem, bo ja to wszystko to, co mam, to jestem świadkiem tego. To znaczy, tak bardzo się cieszyłam, w 1994 roku odnowiono biskupstwo Hamburga po 1200 latach. Tak bardzo się cieszyłam. Ale trzeba wiedzieć, że to jest rok, kiedy przyszli na szkolenie do Helmuta Schmidta, przyszli tutaj i do... A, co jest ważne? Bo tutaj dziennikarzem Sterna jest syn Hansa Franka, dziennikarz z Hamburga, który jest witany z honorami na Wawelu, gdzie nie wyrzucił ksiądz, o tym wie Jędraszewski, dokładnie 18 grudnia 2017 roku. Ale Pani Tereso, ja ale mam coś... Ale zaczęli być tu szkoleni, czyli, ja Panu powiem tylko dokładnie, bo to można wszystko sprawdzić, jak oni się kłócą, czyli Duda, czyli Morawiecki, wszystko to jest przecież oficjalnie. Bronisław, to wszyscy oni tutaj byli i tutaj są szkoleni. I tutaj właśnie jedno, co jest, stan moralny, to jest bardzo ważne, co teraz wszystko można potwierdzić. Organizowano w pałacu wnuka króla Jana III Sobieskiego, arcybiskupa pięciu kościołów w Bonn. I w Bonn, pan słyszał o tej encyklice 14 czerwca 1751 roku, co papież pisał do polskich biskupów, że po prostu od nadmiernej roli Żydów i żeby to ukrócili. Słyszał pan o tej encyklice? Tak, to akurat słyszałem. Tak. No to jest dzień, kiedy w Bonn wnuk Sobieskiego, arcybiskup Klemens August z Brukseli, założył święte schody, poświęcił święte schody w Bonn. I tutaj w tym pałacu, bo nie było nigdy Niemców jako Niemców, 49 rok, to proszę zobaczyć, co oni zrobili. Oni 23 maja, 49, niby założyli nowe Niemcy, stolicę Bonn, ale 23 czerwca 49 roku utworzyli nową hutę. Nowa huta, tam gdzie Lenina i w ogóle to przecież Bierut i tam Jan Paweł II bronił krzyży, tylko jest bezczelność. I oni tam sobie wyobrazić, bo ja dopiero 18 grudnia w 2017 roku odkryłam, jak pisałam właśnie zażalenie na tego proboszcza, on już nie żyje, nie? Co mnie wyrzucił z Wawelu, dlatego że ja jestem psychicznie chora, nie? I poszłam do Jędraszewskiego. Ja również, pani Tereso, jestem psychicznie chory. Także nie jesteśmy. Pani Joanna też jest psychicznie chora. To nas będzie łączyło teraz. My wszyscy psychicznie chorzy. Ale wie pan,
Ale wie pan, co tego dnia odkryłam? Tak. Właśnie odkryłam, że przy Nowej Hucie jest olbrzymie sanktuarium cystersów, powstałe w 1223 roku. Ja nie wiedziałam, że jest Świętego Krzyża. Niech pan zobaczy, jak sobie ładnie pomyśli z tą Nową Hutą. A ja, wie pani, co ja odkryłem? Pani Teresa, wie pani, co ja odkryłem? Nie uwierzy pani. 2007 rok. Ważne zdjęcie po ingresie krakowskim przedmieściu Warszawa. Braun i pani Teresa z mapą Stanisława Tomaszewskiego. Proszę uprzejmie. Tak. Proszę uprzejmie. No to właśnie tak bardzo pięknie. No bo to akurat nie. Pani Teresa obok stoi, proszę uprzejmie, z mikrofonem tutaj. Proszę zobaczyć, tak? Mapa tak. Gomberga, patrząc to, czyli po prawej stronie pani Teresy. A tutaj przerzucamy tak, troszeczkę tutaj i mamy naszego... A co to się stało? Gdzie on jest? A, przepraszam, w drugą stronę. O. Tylko jego mapa nie interesowała. No nie. O, tutaj właśnie pani Teresa jest, a ja złą stronę przekręcałem. A tutaj mamy szczęść Boże. On był wtedy bez brody. Pani lepiej się kamuflował. Pani Tereso, nie mówiła mi pani o takich znajomościach w 2007 roku. Czy miał coś do powiedzenia? No właśnie on... Pani słuchacz? Pani słuchacz miał coś do powiedzenia? Tertullo. Ja nic nie miałam do powiedzenia. Ja tylko pokazywałam tą mapę mojego dziadka, że to jest bardzo ważne i że po prostu jest tutaj w Krakowie w kościół świętego Antoniego, co było za dziękczynienie za zwycięstwo pod Smoleńskiem. Tak, że no, ich to w ogóle nie interesowało. Nie? No, to była taka główna siedziba, tam zamordowali tego księdza, zapomniałem jak on się nazywa, tego, który Żydami miał tam. Był też w Warszawie, uratował bardzo dużo warszawiaków, ksiądz Józef Warszawski, który urodził się w Hamburgu. Nie? No, pani Teresa, ale przepraszam, jakby pani pozwoliła, to ja bym chciał nawiązać. To znaczy co, pan szczęść Boże się nie wypowiedział w ogóle? No oni tam coś mówili. Nie poprosił panią na dyskusję? Nie poprosił panią na dyskusję? Przynajmniej prywatnie? Nie, bo ja nie wiem. A niech mi pani powie, pani Tereso, nie zainteresował się pani dziadkiem, pani Sławem Tomaszewskim, skoro prezentowała pani jego mapę? Nie, chyba nie. A dlaczego? No bo to było po ingresie Nycza. Ach, oj, to było to faktycznie dla niego to było ważniejsze. Bo powiem panu ciekawostkę, co mi Maksymilian Kolbe, jaki prezent zrobił to w 2007 roku, bo ja specjalnie jak wybrano Kowalczyk w Warszawie 6 grudnia w 2007 roku, ogłosił, nie, w 2006 roku ogłosił, że Wielgus będzie biskupem Warszawy. To ja nie wiedziałam o tym, ale ja byłam w Dachau. Ja byłam w obozie koncentracyjnym Dachau i potem w kościele Trójcy Świętej otrzymałam prezent od takiej, która widziała w niebowzięcie duszy Jana III Sobieskiego, Anny Marii Lindmajer, że po prostu znalazłam przyjaciółkę, gdzie znalazłam nocleg. I potem pielgrzymowałam na ingres Wielgusa, bo tak mi się podobało, bo on w ogóle miał w Lublinie święcenia kapłańskie 10 czerwca w 1962 roku, a ja też ja razem z bratem miałam pierwszą komunię w najstarszym kościele Michała Archanioła z 1220. Pani Tereso, muszę przerwać, bo pani najwyraźniej ucieka od swojego dziadka, więc ja będę niestety próbował to przybliżyć. Tylko dokończę o tym koniu trojańskim, co ja myślałam, że taki święty biskup. Mm-hmm. Bo on był wcześniej w Płocku. Mm-hmm. I tam w Płocku, jak ja byłam, też na kongresie rodzin, tam wszyscy zginęli pod Smoleńskiem, te moje przyjaciółki. Ale muszę panu powiedzieć, że tam odkryłam, że tam nie ma żadnego obrazu Jezusa Miłosiernego, tego z Wilna. Tam odkryłam, że tam właśnie był arcybiskup Julian Nowowiejski wietnamski, a biskup wietnamski został rytualnie zlikwidowany tutaj w Hamburgu.
I tutaj Pani powiem, Tereso, że ja. wielu, byłam na tym ingresie, widziałam te tłumy na rynku, bo była taka mrzawka, na rynku była wystawa ofiary stanu wojennego, a trzeba wiedzieć, że od tego był Jan Maria Rokita, od tej całej komisji, że po prostu nie znaleźli żadnych sprawców, nie? No i tego dnia byłam w kościele kapucynów, gdzie jest serce króla Jana III Sobieskiego, bo wiadomo, jest udowodnione, że on jest w niebie, ale co jest ważne, w tym kościele Przemienienia Pańskiego aresztowano 22 kapucynów na likwidację tego samego dnia, co 10 salezjanów Karola Wojtyły razem z jego proboszczem, których wszystkich zlikwidowali. Także to był 41 rok, nie? Także mówię, pewne rzeczy, plany oni mają dużo wcześniej. I tutaj proszę zobaczyć sobie Wielbusa. No Wielbus po prostu zrezygnował, no bo to była taka, a jeszcze coś jest ważnego. Ten Sienkiewicz, ten minister, on wysłał, wszyscy się podpisali pod tym. Benedykcie XVI, to zniknęło z internetu, ale ja to mam, ten list, który pod dyktando tego Sienkiewicza, prawnuka masona Sienkiewicza, masona Sienkiewicza, który dostał nagrodę Rothschilda pieniężną, a w ogóle go masoni podejmowali w Rzymie, nie? Pani Tereso. Tam wszystko pisał, ale tutaj on napisał. Pani Tereso. Pani Tereso. Pani Tereso. Że nie dopuściłeś pani Tereso. Do tego. Halo, pani Tereso. No. Pani Tereso. Tak. Kończymy, zaczynamy pani dziadka, tym bardziej, że on mycki nie nosił. Mój dziadek. Tak, pani mój dziadek. Proszę uprzejmie, pokazuje pani dziadka. I teraz tak, pani Tereso. Pozwoli pani, że. Tu jest następne zdjęcie, Dziennik Bydgoski. To jest, o, proszę uprzejmie, Dziennik Bydgoski i dziadek Stanisław Tomaszewski od 1.10.1891 roku wydawca Gazety Bydgoskiej. I teraz bardzo ważna rzecz, a mianowicie tutaj było tylko mi uciekło, że była ulica Stanisława Tomaszewskiego w Bydgoszczy, która została usunięta. Pani Tereso, proszę to powiedzieć. W 2020 roku, tak, bo oni wszystko robili. To znaczy, ja organizowałam wystawę Solidarności w 1990 roku we wrześniu. Zaczęła była otwarta 7 września, a wcześniej mój dyrektor w muzeum, no niezwykły człowiek, prosił i chciał bardzo, żeby Wałęsa był na otwarciu tej wystawy Solidarności. I na tej wystawie Solidarności nie miało być nikogo, bo była wtedy ambasada polska w Kolonii, więc do niej zadzwoniłam, powiedziałam, co myślę. Wcześniej jak organizowałam tam te obiekty wszystkie, bo to wszystko ja organizowałam i hełm i wszystko od moich przyjaciół i zdjęcia do tej wystawy. Wystawa była imponująca, wspaniała była wystawa. Przyjechali właśnie z Kolonii, tacy kulturalni, że kipy gasili w winie. Tacy bardzo kulturalni, polska reprezentacja. Ale trzeba jeszcze jedno wiedzieć, że jak ja kiedy nie miałam wizy i mój mąż pojechał ze mną do Kolonii, tak się bałam za tymi żelaznymi drzwiami, ale za tymi żelaznymi drzwiami był kociołek. Był kociołek ten, który odpowiedzialny był za Gdyni, za tą masakrę, nie? Pani Tereso, tutaj przedstawiłem mapę. Tak? Mapę pani dziadka, mapę. Tak, to jest później, tylko i chciałabym powiedzieć jedno, bo zakładał tą Gazetę Bydgoską 1 października w 1891 roku. I tego dnia też coś było ciekawego, bo po prostu ja pewne rzeczy, fakty wiem potem, no Boża Opatrzność mi pokazuje, że tego dnia w Kanadzie brat Antoni Kowalczyk, on miał śluby wieczyste, miał mieć i tak wiedział, że on Polski nie zobaczy. Niezwykły święty, on był tutaj w Polsce, tutaj został, tutaj w Hamburgu był. Kiedyś klęknął na środku ulicy, mówi, Panie Boże, weź mnie z tego chrzestnego miasta, nie? No tu został uzdrowiony i ten Antoni Kowalczyk miał śluby wieczyste i właśnie tego dnia tu mój dziadek otwierał tą mapę, a 12 dni potem urodziła się nasza przyjaciółka Edyta Stein we Wrocławiu. To też jest ważne wszystko, wszystko się łączy. Ale co jest z moim dziadkiem? On potem, bo miał
się w roku w Polski zaszerzenie polskości. I tam, jak ma pan tą mapę, to na tej mapie tam pisze ulica Świętego Krzyża 7, czyli tam, gdzie potem Lenin występował. I tam jest mapa, z boku jest właśnie, jak mój dziadek ma to swoje zdjęcie na tle 200 wyroków Polski, zaszerzenie polskości na kresach. A tak. I tam jest hołd. Tak, jest hołd pruski. I tam są wszyscy ci działacze z nazwiskami. To wszystko projektował mój dziadek. Nie? I tam mapa, moja babcia Teodora, to ona była, była zatrzymana za przekazywanie tej mapy. Bo ja tutaj mam reprinty, nie? Tej mapy. I te reprinty dostali ode mnie właśnie Świtoń, dostał i wszyscy ty. I to właśnie tą mapę pokazuje, jak pan Braun był i ta, nie wiem jak ona się nazywa, ta kobieta, ale ona jest z telewizji Republika, nie? Bo to wszystko ładnie działa, bo to mówię tak jak organizowali ten cały ingres, ale przecież arcybiskup z Jelgus. Pani Telsko, ja bardzo proszę, żeby pani mówiła jak najwięcej o swoim dziadku. Dobrze, dobrze. Także mój dziadek potem był we Wiedniu. Tam we Wiedniu się urodziła moja mama. We Wiedniu mieli rodzice, dziadkowie ślub w nazwisku świętego Stefana, bo mam dokumenty. I dokładnie tydzień po doświęceniu na kapłana w tej bazylice Mazurka, karmelita, którego zamordowali na rozkaz, bo to wszystko było z Hamburga, na rozkaz Bruno Stettenbachera z Hamburga, nie? Pani Tereso, może ja inaczej zrobię. Niech mi pani powie, jaką rolę odgrywał pani dziadek Stanisław Tomaszewski, jeśli chodzi o Romana Dmowskiego, ponieważ oni praktycznie działali w tym samym okresie. Tak, no oni byli zaprzyjaźnieni, nie? I poza tym mój dziadek wydawał bardzo wiele. W ogóle mam bardzo wiele takich opinii, że dzięki mojemu dziadkowi, bo to było wtedy Polska trochę inaczej wyglądała. Wtedy to ci patrioci się jednoczyli, bo on działał również i w Gdańsku, i wszędzie. Oni jakoś się porozumiewali, że po prostu no walczyli o Polskę. Także, że to przecież mój dziadek tam też co wydawał te dodatki i o świętych i no teraz ostatnio dostałam od świętej Tereski, bo trzeba wiedzieć, że Dmowski umarł 2 stycznia, nie? 1939 roku, a to były urodziny świętej Tereski. A święta Tereska to jest moja patronka. Ja nie wiedziałam, bo moja babcia zanim przyszła na świat, moi dziadkowie mieli drukarnię róż świętej Teresy w Krakowie, że po prostu, że no tu znalazłam kiedyś list w Hamburgu, że jestem jej zawierzona i wtedy to był 97 rok i zaczęłam żądać. Ja mówię, ja ciebie nie znam, ja muszę, bo widziałam, że taki obraz był w domu. No i zaprowadziła mnie na kamienicę świętej Jadwigi. No dużo takich cudów przeżyłam, ale teraz na jej urodziny, właśnie na rocznicę śmierci Dmowskiego, dostałam przepiękny prezent, że ja nie wiedziałam, że moja babcia Teodora, bo wiedziałam, że mój dziadek w 27 roku był inicjatorem kaplicy świętej Tereski, szkoły świętej, potem była szkoła świętej Tereski w Rabce, ale że moja babcia w 27 roku i w 30 roku wydawała kalendarze świętej Tereski i że wydawała czasopismo Róż świętej Tereski. Jakie piękne treści, jakie przepiękne treści. Ja dopiero teraz dostałam taki prezent, nie? Także mówię, że dzisiaj dostałam też prezent od Maksymiliana Kolbe. Bo mówię, że zawsze na ich urodziny, no 140 rocznica urodzin, no to się coś należy, nie? Oni tam mają takie możliwości, to niech pomagają, dlatego my dzisiaj rozmawiamy z taką rocznicą, bo w końcu tajemnica Kolbego, jego ciało nie zostało spalone, że po prostu ludzie muszą się dowiedzieć, dlaczego to było i dlaczego oni oświęcim po prostu jest zakłamana cała historia, dlatego że już Pani Tereso, tak. Jakie znaczenie miała mapa pani dziadka? Dla umocnienia Polaków. No właśnie, to mnie najbardziej interesuje, żeby pani to ten temat rozwinęła, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Tak, tylko że mój dziadek życzył
pewnie nie wiedział, ale ja wiem. Także, że tam jest na tej mapie jest hołd Pruski, prawda? Tak jest to. No i tutaj, i tam jest hołd Pruski, to składał Adelbert, czyli wuj tego króla polskiego. I to było 10 kwietnia w 1525 roku na rynku w Krakowie. Ten rynek zamienili na Plac Adolfa. Plac Adolfa. I panu powiem, że głównym takim przestępcą to był Bruno Steckebacher z Hamburga, urodzony 7 lutego w 1902 roku. Pierwszy to był szefem policji tutaj, potem był w Warszawie, jego podwładny był w Warszawie, bo to wszystko w Hamburga. Odpowiedzialny za likwidację profesorów. Tu sobie żył spokojnie już za, jak był Helmut Schmidt, był prezydentem, on też jego dziadek też był właśnie Czosnek. I on właśnie się spotkali razem z Janem Pawłem II w Pałacu Bon. Pani Tereso, ale mnie ta mapa interesuje. Tak. Nie, tylko że mówię, że organizowali stan wojenny. Dobrze, jest w porządku, no, to nie ma problemu, ale mnie interesuje mapa. Bo wie pani, jeszcze jest jedna rzecz, co chciałbym wyjaśnić. Czy pani wie, jaka, bo ponieważ zdjęli nazwisko z ulicy Bydgoskiej pani dziadka Stanisława Tomaszewskiego, czy pani wie w zamian za to nazwisko, jakie dali? No bo było tak, że jak ja byłam w Bydgoszczy, dostałam wykaz ulic i zresztą wyczytuje się jego imię i nazwisko, jak mówi się o tych męczennikach z Bydgoski. Mm-hmm. Ale jeszcze jest jedno takie powiązanie, bo mam gazetę bydgoską z grudnia 1932 roku. Bo tu w 1932 roku zaczęli krwawą niedzielą likwidację pewnych tych i tam jest wywiad razem o tym prezydencie Bydgoszczy, który został zlikwidowany razem z synem 11 listopada w 1939 roku. Pani Tereso, ale mnie interesuje, czy pani wie, jakie jest nazwisko na miejsce pani dziadka? Nie wiem, wiem. Czyli zaraz, bo to teraz zakończymy. Jak ja otwieram tą wystawę Solidarności, to 10, bo to było 7 września, ale 10 września w 1990 roku Rada Miasta Bydgoszczy ustaliła w nagrodę za wielki patriotyzm, za to, co mój dziadek zrobił dla Bydgoszczy i w ogóle dla dziennikarzy i dla wszystkich, bo on jeszcze pomagał bardzo dużo w wydawnictwach i innych, nie? Że po prostu ustalają, że to jest ulica Stanisława Tomaszewskiego. I ta ulica Stanisława Tomaszewskiego była, jak w 2014 roku, ja jako z Hamburga i jak była Golgota Picnic, nie? Jak była ta cała profanacja, to ja wysłałam tutaj urzędowo, zadzwoniłam Piechotę, że to jest skandal, że to nie powinno być, że po prostu to jest profanacja i że nie może takie coś być. I podałam mojego dziadka jako przykład i urzędowo wszystko to zrobiłam. I pan sobie wyobrazi, że dostałam list polecony z prokuratury z Bydgoszczy do Hamburga. Czegoś takiego, no przecież to jest niemożliwe aż, nie? Ale przysłali mi i też ciekawa data, 27 czerwiec 2014 roku, że zmieniły się przepisy i są paragrafy i że teraz wszystko wolno. Bardzo ciekawe, nie? No i w związku z tym, pani Tereso, o co to chodziło? Nie, no o to chodzi się po prostu niszczyć polskość, nie? Ja rozumiem, ale co ma akurat Hamburg do Polski w tym momencie? Nie. W tym momencie ja jako wnuczka Stanisława Tomaszewskiego, którego ulica jest w Bydgoszczy, działacza i tak dalej, pisałam protest przeciwko tej Golgocie Picnic. No tak, ale dlaczego? Ale... Dlaczego akurat to się, jaką dostała pani wezwanie właśnie w Hamburgu, tak? Nie, dostałam polecony list z prokuratury. Ale w Hamburgu. Że to jest wszystko legalnie i że się zmieniły przepisy i że wszystko można robić. No. Aha, czyli do Hamburga przyszło z Polski. Tak, z Polski. Rozumiem. Z prokuratury i polecony. Mhm. I polecony. Mhm. Do mnie do muzeum, bo były dwa adresy, nie? Bo ja specjalnie myślałam, że jakieś będą przecież
ja nie jestem byle kto, że po prostu w ten sposób się załatwia, nie? No i pani Tereso, i w związku z tym, czy w ogóle ta kwestia została wyjaśniona, dlaczego zmienili nazwę ulicy? Czy oni cokolwiek podali, bo to... Przeczytałam, bo to już te czasy te nowe, 28 października 2020 roku zmienili nazwę ulicy Stanisława Tomaszewskiego na nazwę Orzeł Biały. A dla mnie, wie pan, to jest też takie ciekawe, dlatego że akcja Orzeł Biały była 3 maja 1945 roku, jak tutaj przyjmowali bez przelewu krwi Hamburg, jak Anglicy zamordowali 8 tysięcy więźniów obozów koncentracyjnych, w tym tego dnia 24 młodych Polaków z pierwszego transportu z Oświęcimia, kiedy tutaj bombardowali obozy, co tutaj były, to właśnie było 3 maja 1945 roku. I tego dnia biskup Gawlina był w obozie dla 1750 warszawianek i tam bierzmował. Pani Tereso, a pani cały czas ucieka mi od tematu. Dobrze, to jeżeli zmienili na orzeł, biały orzeł, tak? Orzeł biały, no. Orzeł biały, dobrze. No, zmienili nazwisko, znaczy nazwę ulicy, dobrze. Tyle mają nazwisk ulic, które powinny być dawno zmienione, nawet jest Gieremek, ulica Gieremka. No, on dostał tutaj nagrodę Die Zeit w Hamburgu. Pierwszy dostał nagrodę Karola Wielkiego, który zakładał tutaj Gieremek? Kościół pierwszy. Tak, Gieremek. Ach, pani Tereso. A potem dostał nagrodę Die Zeit Tusk. A czy pani wie, że Gieremek skończył tak zwane pseudostudia w Paryżu, bo miał załatwione z Polski, bo był taki niełóg, historia starożytnej prostytucji? No, pięknie. Idealnie do niego pasowało, a tym bardziej do jego tak zwanej śmierci, prawda? Idealnie się to wszystko skomponowało. No nie będziemy to tutaj... Panu powiem ciekawostkę też, to dla nas wszystkich, nie? Bo jest taki Wyszyński, biskup nowego jakiegoś kościoła w Anglii, jakiegoś narodowego polskiego kościoła w Anglii, nie? Młody człowiek, chyba 58 rok urodzenia. Wie pan, jaką pracę doktorską pisał? Kapłani wedle Wyszyńskiego. Przepraszam, nie wiem, co jest znajdzie. No ja mówię dzisiaj, no to jak ładnie. No bo jest Uniwersytet kardynała Wyszyńskiego, prawda? No tak, tak. Tylko jakby pani mogła jeszcze raz powtórzyć. Jana Pawła II. Innych nie ma. Mhm. Innych nie ma w Polsce. A wie pan, kiedyś to wszystko się nazywało pracem Adolfa. A teraz się wszystko nazywa pracem Lolka. No tak. Wszystko. Wszystko, zgadza się. Cokolwiek się pisze do jakiegoś tego, to jest właśnie plac Lolka. Mhm. I w ogóle to plac Adolfa w Wadowicach, to teraz się nazywa plac Lolka, nie? Mhm. Pani Tereso, ale powróćmy do dziadka Stanisława Tomaszewskiego, ponieważ uważam, że ta postać nie jest na darmo w pewnym stopniu uciszona, tak? Że ulica została zmieniona. To się nie dzieje darmo, tym bardziej, że weźmy pod uwagę jedną rzecz. Podczas PRL-u był socjalizm, który chcieli zamienić na komunę. Prawdziwa komuna zaczęła się po 89 roku i do dzisiaj trwa jak najbardziej świetnie się rozwija, bym powiedział. Dzisiaj to jest największa komuna, jaka do tej pory w ogóle była w Polsce. Od 89, to trzeba pamiętać, bo wówczas przed 89 rokiem to jeszcze było sporo Polaków, którzy walczyli o polskość. Natomiast po 89 nikt już nie walczy o polskość z tych tak zwanych pseudopolityków polskojęzycznych. Dlatego ta komuna się tak wspaniale rozwinęła, więc to jest bardzo mylne, jeżeli ktokolwiek mówi, że wówczas była jakakolwiek komuna i za tej wolnej Polski rzekomo, oni zmieniają nazwę ulicy. Więc ja się pytam, jak mocnym albo niebezpiecznym człowiekiem dla tego systemu polskojęzycznego po 89 był pani dziadek?
skoro nawet zmienili ulicę, nazwę ulicy. Bo jego, mój pradziadek tak samo był wydawcą w Chełmie i to też wydawcą. Tak, ja rozumiem, że. W 58 roku mam też książki, które wydawał w Warszawie, nie? Skoro. Ale mój dziadek, trzeba jeszcze jedno wiedzieć, proszę zobaczyć na zdjęcia. Jan Matejko malował mojego dziadka jako króla Stanisława Leszczyńskiego. I mój dziadek pochodził z tej rodziny. I tutaj jest drugie, nasz pisze o Janie III Sobieskim. A tu trzeba wiedzieć, że po prostu Jan III Sobieski był spokrewniony z Michałem Korybutem Wiśniewieckim. Ich pradziadkowie byli kuzynami, czyli Jan Zamoyski, założyciel Zamościa, był pradziadkiem Michała Korybuta Wiśniewieckiego, który został zlikwidowany 11 listopada 1673 roku we Lwowie, a wszędzie jest zmieniona data jego likwidacji, a ta data tego, kiedy on umarł, to jest data zwycięstwa pod Chocimiem, który widział Stanisław Papczyński. Przecież Stanisław Papczyński jest niezwykłym świętym, który założył na górze Kalwarii, w Nowej Jerozolimie założył górę Kalwarię. I tam to jest też ważne, że Michał Korybut Wiśniewiecki na Jasnej Górze miał ślub. Miał ślub niezwykły i tego dnia, 27 lutego 1670 roku, jak miał ślub, on wydał zgodę na założenie tej nowej Jerozolimy na Górze Kalwarii. I tutaj mamy taką scenkę w Sejmie Polskim 11 czerwca 1999 roku. Niech pan zobaczy sobie, ten drzew był z Góry Kalwarii. I on mówi, panie papież, ale to nie było też takie zwykłe. Dlatego, że to była rocznica, kiedy 11 czerwca w 1938 roku do Oświęcimia i w ogóle do Polski przybyły relikwie świętego Andrzeja Boboli. A Pani relikwie Tereso, świętego Pani Andrzeja Tereso, Boboli Pani Tereso. organizował Andrzej Wyszyński. O, No. Pani Tereso, No. Pani spowoduje to, że ja będę miał uwagi od swoich widzów, czy od naszych widzów, jak Pani chce, że ja Pani przerywam, a ja nie jestem w stanie Pani nie przerwać, bo ja żądam wręcz kontynuacji wiadomości na temat Stanisława Tomaszewskiego, Pani dziadka. Ja mogę posłuchać ojca, czyli pradziadka, ale reszty nie. Chyba, że jest to jakieś bardzo mocno powiązane. Bardzo mocno powiązane. Bo my żeśmy nie omówili pani dziadka do tej pory. No właśnie, no ja nie wiem skąd on miał tyle energii. Urodził się w Poznaniu. No i tam były wszystkie te sakramenty miał w kościele świętego Piotra i Pawła, tej bazylicy, co oni spalili 15 lutego w 1945 roku, nie? Bo to była rocznica też likwidacji Monte Cassino zaplanowanej, bo Pani było Tereso, 6 ja lat, bardzo to już proszę, było ja bardzo 2000. proszę, bo pani tutaj zacznie o Monte Cassino teraz i my naprawdę nie dojdziemy do końca historii pani dziadka. No, wiem tylko, że wszyscy byli zachwyceni, znaczy byli zachwyceni i bardzo dużo dziadek wszystkim patriotom pomagał, nie? I w Bydgoszczy, i wszędzie. Także dlatego też likwidacja była mojej rodziny, nie? W obozach A niech mi pani koncentracyjnych. powie, Ja mam. dlaczego pani dziadek w tym obecnym systemie jest tak skrywany? Skoro był postacią bardzo ważną, bardzo blisko Romana Dmowskiego, z którym się przyjaźnił, ja rozumiem, bo Romana Dmowskiego również próbują przykryć Piłsudskim Welzelmanem. Robią to, no, rzeczywiście w sposób wyjątkowo nieudolny, ale próbują. I teraz mnie interesuje właśnie, skąd to się wzięło, że aż No bo to oni są wszyscy zjednoczeni. zjednoczeni, tylko że widzi Pani, jest jedna rzecz. To zjednoczenie, a tym samym ukrywanie prawdziwych Polaków, którzy byli bardzo mocno zasłużeni, no to jest nagminne, prawda? My się z tym spotykamy na co dzień, że zmieniają po cichu, dają swoich,
tych, jak ja to mówię, koszernych. Natomiast ja bym bardzo chciał, żeby pani opisała te jego wszystkie zasługi maksymalnie, ile się da, i powiązania z Romanem Dmowskim z tego okresu. Bo jest Gazeta Bydgoska, prawda? Jest mapa. Jest bardzo wiele innych rzeczy. Dużo pracy włożył, jeśli chodzi o wydawnictwa, i nie tylko u siebie, ale u innych też. Halo? To jakby pani mogła to Tak. Takie rozwinąć się bardziej. zdarza, że po prostu ktokolwiek tam przyszedł, to wstawał w nocy. Że wstawał w nocy i drukował, No żeby właśnie. pomóc patriotom, nie? No No właśnie. bez tej działalności takiej mojego dziadka to by nie było. A proszę mi powiedzieć, Zresztą był taki czy miał dziennikarz w kontakt z Polsce, Maksymilianem Kolbe? który towarzyszył Janowi. Czy miał kontakt z Maksymilianem Kolbe? Wiem, że był bardzo mocno związany z Sapiehą, że był związany z Bronisławem Markiewiczem, wiem, a z Karmelem w Krakowie, że po prostu pośredniczył w załatwianiu mieszkań, że no, był takim po prostu też społecznikiem, nie? No i poza tym też uczestniczył, jest szkoła Jana III Sobieskiego w Krakowie. To tak samo był podczas organizacji tej szkoły, podczas obchodów. W ogóle to była też ten pomnik Grunwaldzki, co oni postawili w 1910 roku, nie? To w tym też uczestniczył, bardzo był zaangażowany w to wszystko, nie? I jedno jest, co, no bo mój dziadek to wyglądał, no, miał piękny, on zmarł na Boże Narodzenie 23 grudnia 1935 roku i w jednej z tej gazecie bydgoskiej, co z 35 roku jest, to właśnie piszą, że jakie zasługi miał, i szczególnie w rozwoju kultu świętej Tereski i w gazetach i no. Także to jest, no poza tym mówię, że moja mama się urodziła we Wiedniu. No i mam zdjęcia rodzinne w kościele w Karmelitów Matki Boskiej na Piasku, gdzie tych kapłanów oni zlikwidowali w Dachau, nie? Także w ogóle to tak, powiem panu szczerze, co ja kiedyś, ponieważ jeszcze znam świadków, którzy żyli, którzy poprzechodzili wiele obozów koncentracyjnych, czy arcybiskupa Majdańskiego, ja widzę, że oni te wszystkie fakty wszystko likwidują, bo ja mam świadectwa po polsku i po niemiecku. Wiem, co się działo w obozach w Dachau i w Oświęcimiu, bo to były rytualne, zaplanowane nawet dzień, nawet numer, bo numer Maksymiliana Kolbe jest 1010, numer mniejszy od arcybiskupa Neuheuslera, który był w pojedynczej celi 4,5 roku, który wyświęcił na diakona Benedykta XVI. Benedykt XVI nigdy o tym nie wspomniał, a był przecież w Oświęcimiu, nie? I w ogóle to bo Benedykt XVI był Żydem. I on zadbał go specjalnie w 77 roku jako biskupa Monachium, żeby zniszczył całą prawdę, bo w Monachium arcybiskupem był wnuk Sobieskiego, kardynał Jan Teodor. Arcybiskupem pięciu biskup był wnuk Sobieskiego. To wszystko oni niszczyli. Tam dawali obozy koncentracyjne, te wszystkie pałace oni niszczyli. Także mówię, że wszystko organizują właśnie, bo tu jest bardzo ważna rzecz. We Frankfurcie nad Menem była koronacja wnuka Sobieskiego na 50. cesarza Niemiec. To było tysiąclecie synodu zwołanego we Frankfurcie nad Menem przez świętego Bonifacego. Także to jest, mówię, i tutaj były wielkie uroczystości w pięciu kościołach w Hamburgu, jak on został biskupem, jak on został cesarzem, bo to był cesarz rzymski, król niemiecki. I tutaj zakończenie cesarstwa było też ciekawe, 6 sierpnia 1806 roku. Wtedy tutaj rozwalono olbrzymią katedrę, która stała na grobie tego świętego Benedykta, i tam jest od razu Die Zeit.
I co? Co nagrodę dostawał Gieremek, co nagrodę dostał w 2019 roku Tusk, Donald Tusk. Także i oni wszyscy nagrodę Nobla, a wie pan, nagrodę Karola Wielkiego, kto w tym roku, kto w zeszłym roku dostał 14 maja, bo 14 maja to jest powstanie Izraela w 1948 roku, nie? To została Ukraina w Aachen, tam gdzie był Karol Wielki. Pani Teresko, proszę kontynuować, ja dosłownie 30 sekund zaraz wracam. Proszę kontynuować. A występował właśnie Morawiecki i Scholz. Proszę kontynuować. To pan powiem, że ja, no tak mnie obdarowują. Wie pan, jak mnie to cieszy, że coś takiego było, a to jest, no mówię, że to jest to, że świętych obcowanie czuwa i nasz Maksymilian Kolbe dzisiaj też. I że ten rok będzie dobrym rokiem, panie Wojtku. Jest pan jeszcze? Tak, już wracam, sekundkę. Jestem, pani Delko. Proszę kontynuować, ja tylko na sekundkę musiałem coś wyłączyć. O. Pani Tereso, będziemy już powoli kończyć, bo już mamy półtorej godziny ponad. Tak. I w takim razie umówimy się jeszcze, bo na temat pani ojca, przepraszam, dziadka, jak i również pradziadka i dziadka, bo też te osoby w pewnym stopniu... A to był ojciec. Proszę? Halo? Ale wie pan na czym najbardziej zależy? Na prawdzie o Święcimiu i o Dachau, co oni przyjęli. Co to są za miasta i dlaczego tak, i dlaczego te daty poużywali. I dlaczego jak zapalał Chanuka Duda, dokładnie panu powiem, 18 grudnia w 2017 roku, że zapraszał ich wszystkich do Oświęcimia na 12 kwietnia 2018 roku i wtedy militarnie przejęli Oświęcim. To jest właśnie ciekawe, ale tego samego dnia w Lublinie był bardzo ciekawy spektakl, było o miłosierdziu. Taki Żyd z Izraela, który wykształcił Jacka Stefańskiego. To jest bardzo ciekawa postać. Mm-hmm. Jacek Stefański urodził się tego samego dnia, co ksiądz Michał Woźnicki w Izraelu 20 stycznia 1966 roku. Tego samego dnia urodził się burmistrz Hamburga, właśnie też w Bremen 20 stycznia 1966 roku. I ja zauważyłam pewne takie skojarzenie, że był taki muzyk, Jacek Stefański, którego zlikwidowała policja w Gdańsku 9 Pamiętam, sierpnia. Tak. A dlaczego 9 sierpnia, panu powiem? 9 sierpnia w 1903 roku koronowano naszego polskiego papieża Piusa X. I teraz on był zlikwidowany 9 sierpnia 1908 roku, 1983 roku w Gdańsku. Wtedy Jacek Stefański był w Ameryce, tam zdobył licencjat kapłański i nagle on został promowany przez Rydzyka, nasz dziennik, został kapłanem w Kaliszu. Mm-hmm. A nie, to jeszcze lepiej, bo on został ojcem duchowym w Kaliszu. I na przykład mam taki list, który przysłał ten Jacek Stefański 23 czerwca zeszłego roku do księdza Michała Woźnickiego, mm-hmm. że po prostu, że on... że na pewno ksiądz Woźnicki zna Marię Tur i że na jego prośbę YouTube kasuje moje filmy, ale nie chcę, bo po prostu tam umieszczam jego historię, nie? Ale nie chcę iść do prokuratury i żeby mnie uciszył. No i dostałam bez komentarza, przekazano mi tą informację, ale to ciekawe jest, bo 23 czerwca w 1926 roku w Oświęcimiu powstał właśnie ksiądz proboszcz Karola Wojtyły, ksiądz Jan Świec,
został duszpasterzem w obozie dla uchodźców 23 czerwca 1926 roku. Było 90 baraków dla uchodźców i tam była kaplica Serca Jezusa i on został właśnie kapelanem tej kaplicy Serca Jezusa. 25 lat potem, 23 maja w 1941 roku, 10 salezjanów z tego kościoła na Tynieckiej zostało aresztowanych razem z tym księdzem Janem Świercem i zawiezionych na Montelupi. Wszystkich ich torturowali i 26 czerwca w 1941 roku wywiezieli 12 salezjanów skutych z 12 Żydami do Oświęcimia, żeby w potworny sposób zamordować księdza Jana Świerca 7 czerwca. Tak, to jest Matki Boskiej Stel, a on się urodził się w 1877 roku i o nim nie wspomina i nie jest beatyfikowany przecież. I Jan Paweł II, Karol Wojtyła, był 23 czerwca w 1962 roku i tam właśnie w Oświęcimiu bierzmował młodzież, ale nie wspomniał o tym swoim proboszczu, nie? Ciekawe to jest. Dla mnie tak. To jest bardzo ciekawe. I tutaj tak jak i zmiana była, bo przecież tam nie ma prawdy. Przecież i mamy tutaj Jacka Stefańskiego w Kaliszu i on mówi na jak o tych kapłanach z Dachau, a to nie jest prawda, bo w ogóle ci kapłani to były rytualne likwidacje i do tej pory nie ma prawdy, nie? Dokładnie. Także to jest... Także dobry plan mają. Tak, pani Tereso, będziemy kończyć. Także mówię, że tylko święci nam pomogą. I pomogą. I pomogą, bo ja mam... No. Pani Tereso, bardzo dziękuję. Panie Wojtku, jak dobrze, że jesteście. Och. Jak dobrze, że jesteście. Także... Że, pani Tereso, to my dziękujemy za pani obecność. Będę próbował... że tak powiem, rozłupać po troszeczku pani wiedzę, jak się da oczywiście. Dziękuję jeszcze raz za ten wywiad. Umówimy się na następny. Nie ma problemu, możemy zrobić o Dachau przyjemnością, bo to jest też bardzo ważny temat. I wszystkiego dobrego życzę. Państwu też dziękuję za wysłuchanie. Z Panem Bogiem. To jest pilny temat. To jest... Tak. I z Panem Bogiem, Pani Tereso, i do następnego razu. No i z Maksymilianem Kolbe, on nam pomaga. Tak jest. Wszystkiego dobrego, no, do Pani Tereso. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem.